W tych dniach obchodzimy 50. rocznicę rozpoczęcia produkcji polskiego Fiata 126P, zwanego też Maluchem. O kontrowersjach związanych z tą datą mówiliśmy w naszym reportażu z Muzeum Polskiego Fiata 126P. Teraz przedstawię Wam krótki reportaż z obchodów tej rocznicy, jaka odbyła się w Bielsku Białej. Obchody rozpoczęły się od spotkania 126 maluchów, a właściwie ich właścicieli, wraz z maluchami na placu ratuszowym w Bielsku Białej. Jakie maluchy się tam pojawiły? Można powiedzieć, że wszystkie te z początków produkcji i te oznaczone już ELX. Pojawiły się maluchy w stanie fabrycznym, a czasami nawet lepszym niż fabryczny, a także stuningowane już na całkiem współczesną modłę. Wraz z maluchami uczestnicy zlotu przywieźli także gadżety związane z epoką. Wśród nich nie zabrakło tych, które służyły powiększaniu zdolności przewozowych malucha. Mamy tutaj różnego rodzaju bagażniki, od prostych, mocowanych na rynienki dachowe, złożone z kilku metalowych, powlekanych plastikiem prętów, po bardziej skomplikowane, wręcz kufry przylegające do dachu, mające nawet poprawić aerodynamikę pojazdu. Jeżeli mówimy o powiększaniu zdolności przewozowej, nie mogło oczywiście zabraknąć skonstruowanej specjalnie dla malucha przyczepki bagażowej N250 z Niewiadowa. Po kilku krótkich przemówieniach uformowała się kolumna złożona ze 126 pojazdów, która przy akompaniamencie klaksonów przejechała przez całe miasto i udała się w kierunku ośrodka Zjad, gdzie odbywała się główna impreza związana z obchodami 50. rocznicy uruchomienia produkcji małego Fiata w Polsce. Na miejscu można było zobaczyć jeszcze więcej maluchów, porozmawiać z ich właścicielami, przyjrzeć się detalom, a także uczestniczyć w zorganizowanych zabawach specjalnie przygotowanych dla dzieci, czy w koncercie wieczornym już dla trochę chyba starszych dzieci. Na miejscu można było też zobaczyć protoplastę, czyli włoskiego Fiata 126 w kilku egzemplarzach. Nie uczestniczył on w przejeździe, w paradzie, która przetoczyła się przez miasto, natomiast na miejscu można było porównać i wychwycić drobne różnice, jakimi różnił się oryginalny Fiat 126 od polskiego Fiata 126. Grubo z ponad setki maluchów, które były na tym zjeździe, który mi się najbardziej spodobał, maluch charakteryzowany na minionka. Wydaje mi się, że najbardziej oddaje charakter malucha. Mały, sympatyczny, czasem nieznośny, bywa złośliwy, a jednak uwielbiany przez wszystkich. No po prostu minionek.